Dostałam takie pytanie od posłanki Poli Matysiak. Moja ostatnia podróż, a taka, o której bym chciała opowiedzieć, to podróż z Warszawy do Wrocławia. Jechałam w niedzielę i jechałam z Warszawy Centralnej, chciałam dojechać do Wrocławia. Pociąg był relacji Warszawa Wschodnia z Gorzelec przez Wrocław. Pociąg był spóźniony 110 minut. Dodatkowo trzymano nas w takiej, wiecie, niepewności, bo nie podali nam od razu, że on się spóźni 110 minut, żebyśmy mogli pójść przesiedzieć gdzieś na kawie, zjeść obiad, cokolwiek, tylko staliśmy tam na tym peronie, a opóźnienie rosło 5, a 10 minut i to tak właściwie nigdy więcej niż, nie wiem, 10 minut mieliśmy czasu według posiadanych informacji do odjazdu pociągu. Także nie tam, że jakiś taki relaksik, weź, chodźmy się gdzieś tam, zrelaksujmy, nie wiem, wypijmy kawę czy jakiś zimny napój, bo było strasznie upalnie. Ale w pewnym momencie, tak mniej więcej po godzinie, usłyszałam najbardziej szokujący komunikat taki pociągowy chyba w moim całym życiu. I brzmiał on tak, że pasażerów podróżujących opóźnionym pociągiem do Zgorzelca informujemy, że mogą na podstawie tych samych biletów skorzystać z przejazdu pociągiem Kormoran. No i niby git, nie? To dokąd jedzie Kormoran? A Kormoran jedzie do Olsztyna. I to był ten moment, kiedy zwątpiłam, czy ja wiem, gdzie jest Zgorzelec, Wrocław, Olsztyn i Warszawa, bo to mi się Olsztyn i Wrocław i Zgorzelec to nie wydaje mi się po drodze. Jakkolwiek zachęcam wszystkich, jeśli nie byliście w Olsztynie, do odwiedzenia Olsztyna, to jednak wtedy chciałam po prostu dojechać do domu i było już późno. W domu byłam w sumie przed północą i byłam szczęśliwa, ale ten komunikat będzie mnie zastanawiał chyba jeszcze naprawdę, naprawdę spory czas. A może wy macie jakieś ciekawe historie? Zachęcam do podzielenia się. Podróże, wiecie, kształcą, otwierają w ogóle oczy, uczą świata.